O polityce można mówić w różny sposób, także poprzez wydarzenia artystyczne, a czytanie w Lesznie Konstytucji dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego bez wątpienia wydarzeniem było. Po pierwsze dlatego, że napisany w 1831 roku tekst jest uznawany za pierwsze opracowanie praw dla Zjednoczonej Europy. Jego autorem jest Polak Wojciech Jastrzębowski, z wykształcenia profesor botaniki, z zamiłowania, jak się okazuje, wizjoner. Bo jakby nie patrzeć na jego konstytucję, po odrzuceniu realiów sprzed prawie 200 lat, gdy tekst powstawał, Jastrzębowski stworzył, usystematyzował i spisał, jak urządzona ma być Europa bez państw, a z narodami, bez granic i ze wspólną władzą, kongresem złożonym z wyłonionych pełnomocników. Po drugie, tekst odczytywał aktor Olgierd Łukaszewicz, założyciel fundacji My Obywatele Unii Europejskiej. Aktor był w Lesznie w lutym, był gościem Marioli Banaszak. Znalazł tu euroentuzjastów, dla których idee europejskie są ważne, a w przynależności Polski do Unii Europejskiej widzą historyczną dla nas szansę. Zbigniew Sadowski podjął się prowadzenia fundacji w Lesznie po to, by w mieście, które w referendum 2003 roku w ponad 87% powiedziało tak Unii Europejskiej, podtrzymać proeuropejskie wartości i pokazać, że Bruksela to nie zagranica. Po trzecie, to nie przypadek, że Olgierd Łukaszewicz właśnie teraz czyta Konstytucję dla Europy. W tym politycznym niewątpliwie wydarzeniu czynnie wzięły udział osoby, które między innymi systematycznie pojawiają się na demonstracjach przed leszczyńskim sądem. Bez nich występ Olgierda Łukaszewicza nie byłby tak dramatyczny. I tak mieszkańcy Leszna wzięli udział w wydarzeniu, jakiego jeszcze tutaj nie było, manifestując w obronie Konstytucji. Całość wydarzenia zarejestrowały nasze kamery. Nagraliśmy też rozmowę z Olgierdem Łukaszewiczem. Emisja dziś po Teleobserwatorze, w naszym programie, a także na telewizjaleszno.pl i Facebooku.